Witajcie. Wczoraj miało miejsce historyczne wydarzenie. Irlandczycy zagłosowali w referendum w sprawie, czy odrzucić 8. poprawkę do konstytucji, która zakazuje aborcji niemal w każdej sytuacji, za wyjątkiem tych, kiedy w istocie aborcja jest potrzebna do ratowania życia matki. 2/3 Irlandczyków zagłosowało za odrzuceniem 8. poprawki do konstytucji, co oznacza, że rząd Irlandii wedle zapowiedzi najpewniej zalegalizuje aborcję na życzenie do 12. tygodnia ciąży. Co rzeczywiście może dziwić, biorąc pod uwagę, że Irlandia wciąż pozostaje jednym z najbardziej katolickich krajów na świecie, a w dodatku ten sam naród w 1983 roku, czyli 35 lat temu, zagłosował za wprowadzeniem tego restrykcyjnego prawa do konstytucji. Co skłania mnie do zadania następujących pytań. Po pierwsze, jakie warunki musiały zaistnieć, aby przekształcić katolicką i bardzo konserwatywną niegdyś Irlandię w kraj pro-choice? I po drugie, czy przykład Irlandii może nam coś powiedzieć na temat przyszłości praw aborcyjnych w Polsce? Ale zanim spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, nie zapomnijcie subskrybować programu. Zacznę od wyjaśnienia, że w tym odcinku nie chcę zajmować się argumentami normatywnymi, to znaczy czy aborcja jest zła, czy dobra, jakie argumenty mają sens, bądź nie. Zrobiłem o tym już 3 odcinki i łącznie analizowałem i krytykowałem argumenty pro-choice, jak i pro-life przez blisko 40 minut. Także jeżeli jesteście zainteresowani tą dyskusją, tak najbardziej zachęcam Was do obejrzenia poprzednich materiałów. Zamiast tego proponuję, podkreślam jeszcze raz, abyśmy wspólnie zastanowili się, co kształtuje poglądy społeczeństwa na temat aborcji. Co sprawia, że poglądy na tak fundamentalne tematy ewoluują w skali ogólnospołecznej. Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności chciałem zrozumieć, jak się w ogóle zmieniały te poglądy na przestrzeni ostatnich 40 lat. Nie udało mi się jednak znaleźć żadnego sensownego opracowania, więc postanowiłem zrobić własne. Zebrałem wszystkie dostępne dane sondażowe i wyniki referendalne na temat aborcji od referendum w 83 aż po to piątkowe, aby stworzyć następujący wykres. Musicie jednak traktować ten wykres z lekkim przymrużeniem oka, dlatego że wszystkie sondaże, które zebrałem, były robione różnymi metodologiami, przez różne instytucje, zadawano w nich różne pytania. Zatem agregacja i interpretacja tych danych, żeby móc przedstawić w jakiś ujednolicony wykres, no była trochę wymagająca. Także nie jest to idealna reprezentacja nastrojów Irlandczyków na przestrzeni tych 40 lat, no ale jestem zmuszony działać z tym, co mamy. Widzimy na wykresie, że poparcie dla niemal pełnego zakazu aborcji systematycznie spadało przez ostatnie 30 lat. Właściwie wynik piątkowego referendum jest niemal idealną przeciwnością wyniku z 1983. Co ciekawe, jeżeli rozbijemy poparcie dla liberalizacji prawa aborcyjnego na wyłączne poparcie w przypadku zagrożenia zdrowia matki, choroby płodu czy ciąży z gwałtu, a poparcie dla dobrowolnego prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży, to również zobaczymy szybko rosnące poparcie dla tej drugiej opcji. Choć ponownie, pytanie to zaczęło pojawiać się regularnie w sondażach dopiero w ostatnich 2 latach. W pierwszej kolejności powinniśmy się zastanowić, czy wynik referendum w sprawie aborcji nie odzwierciedla szerszych trendów liberalizacji obyczajów w Irlandii. Jeszcze relatywnie nie tak dawno Irlandia była bardziej konserwatywna, bardziej restrykcyjna i bardziej katolicka, niż mogłoby się to śnić polskim biskupom. Na przykład Irlandia aż do 1996 roku nie zezwalała na rozwody. I mało tego, trzeba było zmienić konstytucję, bo zakaz rozwodów był zapisany właśnie w ustawie zasadniczej. Mało tego, homoseksualizm był karalny aż do 1993 roku. A jednak już w 2015 roku Irlandia stała się pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował małżeństwa homoseksualne na skutek powszechnego głosowania. Co ciekawe, nie możemy tych zmian wprost przerzucić na odchodzenie od religii, bowiem wedle sondaży 80% Irlandczyków wciąż deklarują wiarę katolicką, czyli niewiele mniej niż 90% w Polsce. Zatem co tłumaczy ten generalny trend liberalizacji poglądów? Wielu komentatorów wskazuje, że prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem wpływającym na przewartościowanie Irlandii był upadek autorytetu Kościoła katolickiego. Kościół katolicki w Irlandii przez wiele lat dominował w polityce. Był niekwestionowanym autorytetem moralnym, który definiował zwyczaje i postawy irlandzkiego społeczeństwa. Nawet konstytucja Irlandii z 1937 była dosyć otwarcie napisana w duchu katolickim.
ale im wyższy piedestał, tym silniejszy upadek. I ostatnie 30-40 lat dla Kościoła katolickiego w Irlandii były naznaczone przez liczne skandale. W pierwszej kolejności od końca lat 80. aż do końca lat 90. pojawiały się liczne raporty na temat skandali pedofilskich w kościele. Setki księży zostało zidentyfikowanych jako winni molestowania, maltretowania lub wykorzystywania seksualnego dzieci. Za co jednak nie spotkała ich nigdy żadna kara. Byli jedynie przetransferowywani z jednej parafii do drugiej, aby uniknąć skandalu. W 2010 roku papież Benedykt XVI nawet wystosował oficjalne przeprosiny do Irlandczyków za cierpienie spowodowane przez Kościół katolicki w Irlandii. Nie dziwi więc zatem, że Kościół katolicki w Irlandii jest tak słaby. Wielu komentatorów zauważyło, że w czasie kampanii referendalnej na temat aborcji Kościół katolicki był bardzo mało aktywny, jakby się obawiał reakcji społeczeństwa na próbę moralizowania z ich strony. Co też tłumaczy, dlaczego tak wielu Irlandczyków, chociaż deklarują się jako katolicy, zaczęło definiować ten katolicyzm samodzielnie. Przejdźmy zatem do omówienia czynników, które konkretnie wpłynęły na ukształtowanie dyskusji na temat aborcji w Irlandii. Po pierwsze, restrykcyjne prawo w Irlandii doprowadziło do kilku bardzo nagłośnionych tragedii, które doprowadziły do zachwiania wiary społeczeństwa w zasadność tych praw. Po drugie, ów tragedie stały się katalizatorem mobilizującym organizacje pro-choice, które z kolei, to jest po trzecie, podjęły wysiłek zmiany narracji na temat aborcji. Jeżeli spojrzymy na znany Wam już wykres, to zobaczymy, że wyniki sondażów, w których większość społeczeństwa popierała liberalizację prawa aborcyjnego, zdają się być związane z mocno nagłośnionymi tragediami, które miały miejsce w tamtym czasie. W pierwszej kolejności w 1991 roku 14-letnia dziewczynka została zgwałcona i zaszła w ciążę. Próbowała pojechać do Anglii dokonać aborcji, lecz lokalne instytucje rządowe uniemożliwiły jej wyjazd. Dziewczynka ta zaczęła mieć myśli i próby samobójcze, co doprowadziło ostatecznie Sąd Najwyższy do reinterpretacji 8 poprawki do Konstytucji i zezwolenia na aborcję również w sytuacjach, gdy jest ryzyko popełnienia samobójstwa przez matkę. Wydarzenie to było o tyle kluczowe, że podważyło obowiązującą wówczas narrację. Gdy w 1983 roku większość Irlandczyków zagłosowała za restrykcyjnym prawem aborcyjnym, odbywało się to pod hasłem ochrony nienarodzonych dzieci. Ale na początku lat 90. właśnie na przykładzie historii wspomnianej dziewczynki pokazano, że tak restrykcyjne prawa potrafią także krzywdzić dzieci. W drugiej połowie lat 90. widzimy ponowny wzrost nastrojów konserwatywnych, czego nie umiem szczerze powiedziawszy do końca wytłumaczyć z danymi, które posiadam. Ale z drugiej strony już na początku XXI wieku obserwujemy znaczącą zmianę nastrojów. Sondaż z 2007 roku, który pokazuje 75% poparcia dla legalizacji aborcji, choć bez sprecyzowania konkretnie przypadków, i 25% poparcia dla pozostawienia restrykcyjnego prawa, był robiony w czasie głośnej sprawy tzw. Miss D. Miss D była dziewczyną, która pragnęła pojechać do Wielkiej Brytanii przeprowadzić aborcję w związku z wykryciem bezmózgowia jej płodu, co oznaczałoby, że po urodzeniu dziecko nie przeżyłoby zbyt długo. Na potrzeby ochrony jej tożsamości nadano jej pseudonim Miss D. Początkowo państwo utrudniało jej wyjazd, dopóki sąd nie orzekł, że nie ma do tego podstaw prawnych. Sprawa ta była wówczas głośno komentowana w mediach i sondaż z 2007 pokazuje, że Irlandczycy uznali, że zmuszanie kobiety do urodzenia martwych czy umierających dzieci jest przesadą. I widzimy w ogóle, że był to pierwszy raz, kiedy poparcie dla restrykcyjnego prawa aborcyjnego spadło tak nisko. Trzecie tragiczne wydarzenie to śmierć Savity Halappanavar w 2012 roku. Wydarzenie to otworzyło nowy rozdział w walce o prawo do aborcji w Irlandii. Pani Halappanavar dowiedziała się, że jest w trakcie poronienia, lecz mimo to odmówiono jej aborcji. Padły wówczas bardzo słynne i nagłośnione słowa, że jest to katolicki kraj. Odmówiono aborcji, bo mimo tego, że płód obumierał, to wciąż miał puls. W efekcie tej decyzji Savita Halappanavar dostała zakażenia krwi i zmarła. Historia Savity stała się punktem odniesienia w debatach na temat aborcji w Irlandii w ciągu ostatnich 6 lat. Tę historię socjolog Gary Find nazywa opowieściami grozy. Jest to w jego mniemaniu zabieg używany w kształtowaniu narracji przez różne ruchy społeczne, który ma na celu przerazić społeczeństwo i wywołać współczucie.
W starciu środowisk pro-choice i pro-life opowieści grozy są bardzo częstą techniką. Wszak wszyscy znamy te przerażające billboardy antyaborcyjne, choć niewielu się już dowie, że zdjęcia te niewiele mają do czynienia z rzeczywistością. Natomiast ważne jest, że takie obrazy czy historie wywołują poczucie winy wśród ludzi, którzy odczuwają, że popierając dane rozwiązanie prawne, wspierają takie tragiczne skutki. W Irlandii akurat tragiczna śmierć jednej kobiety i próby samobójcze zgwałconej 14-latki były na tyle szokującymi opowieściami grozy, prawdziwymi, że pozwoliły przełamać w pewnym sensie status quo. Ale samymi opowieściami grozy, samym straszeniem, ruchy pro-choice w Irlandii nie dałyby rady tak szybko zmienić poglądów Irlandczyków. Potrzeba było także pozytywnego przekazu, który odpiętnowałby aborcję. Drugą techniką ruchów społecznych wedle Gary'ego Finda jest tak zwane happy ending stories albo historie z pozytywnym zakończeniem. Ich cel? Z jednej strony dać motywację i poczucie oparcia członkom danego ruchu społecznego, a z drugiej strony uczłowieczyć obraz tego ruchu w oczach przeciwników danej sprawy i zachęcić ich do przyłączenia się do tego ruchu, przekonać ich, że dołączając wspomogą tworzenie czegoś dobrego. To przede wszystkim narracja pozytywna wpływa na normalizację pewnych zjawisk. Pozytywny przekaz zaczął przybierać na sile w Irlandii z początkiem nowego stulecia. W roku 2000 opublikowano w Irlandii książkę, która była kolekcją historii kobiet, które dokonały aborcji. The Irish Journey była pierwszą taką publikacją w Irlandii. Publikacją, która przełamywała milczenie i tabu na ten temat. Powstała z inicjatywy zwykłej kobiety, która poszukiwała po prostu historii innych kobiet, które przerwały ciążę, aby nie czuć się osamotniona z tą decyzją. I był to dopiero początek. W ostatnich dwóch dekadach zaczęło pojawiać się coraz więcej artykułów, wywiadów, debat, postów na mediach społecznościowych, w których kobiety zaczęły dzielić się swoimi doświadczeniami przerywania ciąży. Coraz więcej kobiet w Irlandii zaczęło opowiadać o swoich przeżyciach i tłumaczyć, dlaczego we powszechnej narracji nie żyją z wyrzutami sumienia czy syndromem aborcyjnym. Spróbujmy na koniec zweryfikować te różne teoretyczne rozważania, żeby zobaczyć, co w istocie najbardziej przekonało Irlandczyków. Na początku tego roku The Irish Times zlecił bardzo kompleksowy sondaż na dokładnie ten temat. Moją uwagę przykuł przede wszystkim ten wynik, pytający ludzi, czy zmienili zdanie na temat prawa do aborcji w trakcie ostatniego roku. Aż 19% przyznało, że bardziej otworzyło się na ten pomysł, podczas gdy 3% powiedziało, że stali się bardziej sceptyczni. Naturalnie chciałem sprawdzić, co otworzyło tę pierwszą grupę. Kolejne pytanie w sondażu badało, co zmieniło poglądy tych 19%. Niestety nie wszystkie odpowiedzi są łatwe do interpretacji. Na przykład 10% zmieniło zdanie pod wpływem słuchania debat o aborcji. 13% widziało bądź czytało artykuły w mediach lub wiadomościach. 10% twierdzi, że się doinformowało. Zatem 33% z tych 19, które zmieniło zdanie w ciągu ostatniego roku na bardziej liberalne, zrobiło to pod wpływem po prostu słuchania dyskusji na temat aborcji. Ale co konkretnie w tych dyskusjach czy artykułach ich przekonało? Trudno powiedzieć. Pozostałe odpowiedzi są nieco bardziej użyteczne, bo wskazują już na treść argumentów, które przekonały je do zmiany zdania. Zatem 8% zmieniło podejście w sprawie aborcji na bardziej liberalne, ponieważ przejęło się kwestiami zdrowia i życia matki. 24% zmieniło zdanie, ponieważ uznało, że zakaz aborcji w przypadku gwałtu czy niedorozwoju płodu jest zbyt drastyczny. I 7% zmieniło zdanie na skutek doświadczeń swoich lub bliskich osób. Co ciekawe, w najmniejszym stopniu, bo 3% badanych osób zmieniło zdanie pod wpływem argumentu, że zakaz aborcji nie powstrzymuje aborcji, a 13% zmieniło zdanie w ciągu ostatniego roku, gdyż uznało, że kobieta ma prawo do samodecydowania. To zdawałoby się potwierdzać, że narracja grozy pokazująca krzywdę, cierpienie i zagrożenia dla kobiet pod tak restrykcyjnym reżimem aborcyjnym była bardzo efektywna w zmianie poglądów Irlandczyków. I z drugiej strony, że pozytywna narracja polegająca przede wszystkim na tym, że kobiety zaczęły dzielić się swoimi doświadczeniami aborcyjnymi z bliskimi i z szerszą opinią społeczną pomogły unormalnić to zjawisko w oczach społeczeństwa. Jeżeli przykład Irlandii miałby coś zwiastować dla Polski, to, że jeżeli kobiety zaczną otwarcie dzielić się swoimi historiami, doświadczeniami,
rozmawiać z bliskimi, wspierać siebie nawzajem i przede wszystkim przejmować narrację na temat aborcji, aby była ona pozbawiona wstydu, strachu czy poczucia winy. Jeżeli zaczną wywierać społeczną presję, to w przeciągu jednego pokolenia lub nawet szybciej mogą całkowicie obalić status quo. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek i chcielibyście oglądać więcej takich materiałów, w szczególności wywiadów, to zapraszam Was bardzo serdecznie do wspierania mnie na moim kanale Patronite. Nie zapomnijcie również subskrybować programu.